Cześć kochani, to ja Wojciech Pietraszek, rockday.pl. Zabieramy się za łatwą piosenkę na gitarę. Bardzo prosta, naprawdę pioseneczka idealna do zagrania. Tak z pupy do zagrania po prostu od ręki. Mamy w tej piosence w sumie trzy akordy. A-dur, ha-moll i ha-septymowy. I one są po prostu grane w kółko. Czyli posłuchajcie, jak ta piosenka leci. Uwaga! Tak właściwie jest w kółko, czyli akord A-dur to jest po prostu szósta struna niegrana, piąta struna pusta, czwarta na drugim progu, trzecia na drugim progu, druga na drugim progu i pierwsza pusta. Coś takiego. Następny akord to jest ha-moll, czyli po prostu robimy poprzeczkę na drugim progu i łapiemy tak jak akord A-moll. Przesuwamy tak i łapiemy ten motyw. Czyli tak, struna najgrubsza, szósta niegrana, struna piąta na drugim progu, struna czwarta na czwartym progu, struna trzecia na czwartym progu, struna druga na trzecim progu i pierwsza na drugim progu. Później akord ha-moll septymowy, czyli zabieramy ten palec, czwarty palec, czyli ze struny trzeciej zabieramy palec z czwartego progu. Struna szósta niegrana, struna piąta na drugim progu, struna czwarta na czwartym, struna trzecia na drugim, struna druga na trzecim i struna pierwsza na drugim. Znowu A. Dwa razy. Bardzo prosto do zagrania, można to zagrać od kopa, więc zapraszam do rozkminiania tej piosenki. Popatki! Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz, jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!